Czy będzie drożej, radni zadecydują, ile zapłacimy za lodowisko i basen. Od 2010 roku ceny na obiektach należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są takie same. Na przestrzeni ostatnich 9 lat zwiększył się nie tylko wachlarz i jakość usług oferowanych mieszkańcom. Wraz z rosnącą inflacją koszty utrzymania atrakcji również poszybowały w górę. Znacznie wzrosły wszelkie koszty utrzymania obiektów, czy to dotyczące wody, prądu, opłat za pracowników. Cena wody wzrosła od tamtego czasu o 34%, cena ciepła wzrosła o 20%, cena prądu o około 15%, koszty osobowe wzrosły o 70%. Zresztą sami Państwo wiecie, że no niestety na przestrzeni tych lat ceny idą do góry. Idą też ceny, idą też zarobki. W związku z tym chcieliśmy troszkę urealnić te ceny na naszych obiektach i złożyliśmy wniosek, taki projekt uchwały o podwyżkę cen. Trudno to może nazwać podwyżką, bo jest to taka zmiana kosmetyczna według mnie. Ceny biletów rosną o złotówkę, jeśli mówimy o cenach biletów normalnych i ulgowych. Dotyczy to zarówno basenu, jak i lodowiska. Natomiast ceny biletów ulgowych dotyczących Dębickiej Karty Rodziny 3+, Dębickiej Karty Seniora, biletów grupowych wzrosły tylko o 50 groszy. Myślę, że nie jest to tak duża kwota, która budziłaby jakiekolwiek złe emocje. Zmiany w cenach wejściówek podyktowane są również wzbogaceniem oferty o nowe atrakcje. Na feriach akwatraki stwarzamy przyjazną atmosferę na basenie. Państwo widzą, że w przeciągu ostatnich lat zostały zrobione pięknie wyklejone okna. Mamy palmy, będą leżaki, więc no, też staramy się, żeby to nie było, że podnosimy pieniążki, podnosimy ceny, tak, i nic w zamian nie dajemy. Wprowadziliśmy sauny za darmo w cenie biletów, a nie podnosiliśmy wtedy cen. Z tego korzysta bardzo dużo osób i jest to bardzo dobra oferta, która cieszy się ogromną popularnością. Wyremontowaliśmy, a w zasadzie można powiedzieć, że zrobiliśmy nową siłownię z pięknym sprzętem. Nie było cennika na tą siłownię, w związku z tym też musieliśmy to dopracować. Wprowadzamy też do cennika i dla mieszkańców dodatkową atrakcję w postaci sali do gry w tenisa stołowego. Mamy cały sprzęt, wiem, że są takie oczekiwania mieszkańców. Będą mogły z tego korzystać rodziny, młodzież, dzieci. W każdej chwili będą mogły przyjść i pograć sobie w tenisa stołowego. Zaproponowane w projekcie uchwały podwyżki spotkały się z pozytywną opinią zarówno władz miasta, jak i przewodniczącego Rady Miejskiej. Teraz sprawa będzie dyskutowana na spotkaniach poszczególnych komisji, a finalna decyzja o zmianie cen zapadnie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, to zmiany w cenach na obiektach MOSiR-u obowiązywać będą od 1 maja.